Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Aquamikus. W tym odcinku mam obiecaną niespodziankę. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, zaobserwujecie, uwaga, tygrysy w akwarium. Coś podobnego, tygrysy w akwarium? Aquamikus, coś tu ściemniasz. Niezupełnie tygrysy, faktycznie, z ostrymi pazurami, ale głupiki Yellow Tiger. Jest to rybka bardzo łatwa w hodowli, posiada piękne, żółtawe ubarwienie, w mieniące się pasy, stąd właśnie nazwa Tiger. Do rozmnażania tego gatunku wskazana jest bujna roślinność, która zapewni schronienie dla narybków. Głupiki mogą rozmnażać się nawet co 20-24 dni. Młode ryby, karmione 2-3 razy dziennie, rosną bardzo szybko. Wybarwiają się już po 3-4 tygodniach, a po 2-3 miesiącach osiągają pełną dojrzałość płciową. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego wodne tygrysy, upolowane okiem obiektywu kamery. Są przepiękne, równie jak azjatyckie drapieżniki. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym filmiku na kanale Aquamikus, akwarystyka moje hobby. Nie zapomnijcie o łapkach w górę. Pozdrawiam, cześć!